Witam drogich Państwa na kanale Gazetki i Promocje. Ja jestem Himek i dzisiaj chciałbym kontynuować temat, który podjęty został w poprzednich odcinkach naszego nieustającego serialu najciekawszych ofert ulubionych sklepów Polaków, a więc temat przypraw. Dzisiaj zatem wybierzmy się w podróż, nieco odleglejszą niż poprzednie, a mianowicie do Indii. Jak zapewne każdy wie, przez dobrych parę wieków to Indie były dla świata najbogatszym źródłem przypraw. Nadal spora ich liczba sprowadzana jest właśnie z tego regionu świata. Tamtejszy klimat jest bowiem idealny dla tego typu upraw. Trudno by było jednak wymienić wszystkie przyprawy, jakie uprawiane są w Indiach. Wspomnieć natomiast należy koniecznie o masalach. Na pewno każdy, kto miał okazję jeść lub przyrządzać jakieś potrawy o smaku curry, wie mniej więcej, czym jest masala. To specjalna mieszanka przypraw, która następnie wykorzystywana jest w kuchni, a które to masale powstają według indywidualnych receptur w każdym indyjskim domu. Pomimo, że wiele z nich jest do siebie podobnych lub mają wręcz te same nazwy, to podobnie jak z polskim bigosem, nie ma dwóch takich samych. Najpopularniejsza jest oczywiście pikantna garam masala, której nazwa oznacza w przybliżeniu gorące przyprawy. Biorąc pod uwagę, że jednym z jej składników jest pieprz kajen, to wydaje się to być zrozumiałym. Niezwykle ciekawe natomiast są tak zwane chai masale. Są to bowiem specjalne miksy przypraw służące do przyrządzania herbacianych napojów, których w Indiach znajdziemy sporo rodzajów. Ich bazą zawsze jest mocna czarna herbata i mleko. Następnie napój wielokrotnie jest przelewany z naczynia do naczynia, jedno trzymając nad drugim w dużej wysokości. Taka herbata w ten sposób napowietrza się i pieni, a to z kolei potęguje jej smak i aromat. Oczywiście napar wzbogacony jest wspomnianą chai masalą, której skład zazwyczaj jest znany tylko przyrządzającemu ją. Pewne jej składniki da się jednak zidentyfikować. Nie obejdzie się ona bowiem bez kardamonu, cynamonu czy goździków. Pełny skład i proporcje zależne są jednak tylko od fantazji i preferencji przyrządzającego napar. Myślę, że nie ma na świecie drugiego tak silnie aromatycznego napoju. Aby się jednak samemu o tym przekonać, należy go spróbować. Czy to w Indiach, czy robiąc go samemu w domu. Co nawet nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Wszystkie składniki bowiem znajdziemy bez problemu w pobliskim Lidlu. Zapraszam więc do Indii, znaczy się do Lidla, po przyprawy prosto z Indii, jak i wszelkich innych regionów świata. Teraz zaś życzę udanego dnia i zapraszam do obejrzenia całej oferty tego popularnego sklepu. Wspomnę tylko, że dostępna będzie już od poniedziałku. Życzę udanego i słonecznego dnia i do usłyszenia.